Cześć, witajcie z tej strony Albi. Dzisiaj nauczę was HTML-a. Nauczę was HTML-a do E14 i do EE30, ileś tam, 08, 09. Teraz są te nowe kursy, nie kursy, tylko egzaminy zawodowe i one się inaczej nazywają, ale zaczynają się od EE coś tam, coś tam. Kwestia tego, żeby zdać E14, musicie zrobić stronę internetową. Oni wam tam podają, jak to ją zrobić i kwestia jest taka, że te strony są banalnie proste. I jak ktoś jej nie potrafi zrobić, no to nie wiem, spał przez lekcję. W sumie na lekcjach i tak się niczego nie uczysz w technikum, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak miałem. Wystarczy siąść dzień, dwa i naprawdę to jest bardzo proste, więc zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że tworzymy sobie plik index.html. Głównie pierwszy plik, twoja strona główna powinna nazywać się index.html. Dlaczego? Zwykle jest to pod z tym związane, że przeglądarki wiedzą, jak to indeksować, że to jest główna strona główna. Poza tym sami jak robicie serwer, potem w przyszłości jakby na przykład używacie Node'a, Expressa i tam takich różnych rzeczy, to po prostu ten, wiadomo, że index.html to jest ta strona główna. I tak to zwykle wczytują przeglądarki. Dobra, i teraz tak. Zawsze strona internetowa, struktura HTML-a wygląda następująco. Zaczynamy od pokazania, jakim HTML-em piszemy. W HTML-ach tych wcześniejszych, od piątki, to były jakieś długie linijki, bardzo długie linijki, które po prostu musiałeś przekopiować. To nie to, żeby się ich musiałeś na pamięć nauczyć. W ogóle niczego się nie musisz na pamięć uczyć, wszystko możesz znaleźć w specyfikacji. To tak poniekąd taka dygresja. Teraz tak, w HTML-u piątce zaczynamy od doctype HTML. Wygląda to w ten sposób. Potem definiujemy strukturę naszej strony, czyli HTML. Potem mamy head. I potem mamy body. I teraz kwestia tego, sorry, zapomniałem, na egzaminie musisz się nauczyć na pamięć. Tam nie można używać internetu, specyfikacji, co w ogóle jest, no jest dziwne, ale no tak trzeba. I teraz tak, kwestia tego, że w części head na egzaminie E14 nie potrzebujecie tak naprawdę wielu rzeczy, ponieważ na egzaminie potrzebujecie tylko meta char set. Chwila, meta charset i tu definiujecie UTF-8, bo tam jest napisane, że strona powinna mieć polskie znaki, no to właśnie te polskie znaki to jest ta linijka i to musicie umieć. Druga sprawa, musicie umieć title i to jest obowiązkowe. W sensie tu wpisujecie swój tytuł, dajmy moja strona. Niech tak będzie. I kolejna rzecz, którą potrzebujecie, to jest trzecia rzecz na egzamin, bo więcej wam nikt nie będzie wymagał. To jest podłączenie zewnętrznych plików CSS. I teraz tak, jak będziecie mieli napisane, że macie wewnętrzny plik CSS, to dajecie, jak to szło tam? Kurde, tego nie używałem, style. I tutaj definiujecie swoje CSS, jeśli macie wewnętrzny, ale jeśli macie zewnętrzne, to jest link, rel, i crafting, u mnie to będzie nazywać się, nie wiem, style.css. I tego się musicie nauczyć na pamięć i ta href to jest ścieżka do waszego pliku i u mnie to będzie style.css i żeby wam pokazać, że to działa, dajmy sobie tu jakiś paragraf. Paragraf to jest P. Dajmy przykładowy tekst i teraz dajmy na przykład niech background body background niech ma ten kolor szary, co nie? I teraz tak, jeśli to połączyłem, to otwierając moją przeglądarkę, już szukam tego pliku, chwila, dobra, mam. To jak widzicie, kolor jest szary, co nie? Ok, mamy część head, mamy część body i teraz mamy podłączone style CSS zewnętrzne. A, i czasami jest też, wiadomo, jest JavaScript albo PHP. JavaScript dołączamy tak, na samym dole script i tu dajemy src, podajemy ścieżkę. A PHP piszemy, to pokażę wam w innym odcinku. Żeby nie było. I teraz tak, zróbmy sobie podstawową strukturę strony, jaka obowiązuje na egzaminie. Głównie jest to header. Wy tam musicie pisać na divach. Ja po prostu zrobię to tak. Też będę pisał na divach, patrzcie. Na pewno musicie mieć header, potem musicie mieć jakiś kontener, w którym macie trzy divy. Zróbmy sobie te divy. Dajmy div o klasie box 1. Spoko, tutaj dajmy tekst box 1. W ogóle zmieńmy sobie to na... To w ogóle wywalmy, bo nie chcę mieć szarego tła na razie. Div class box 1, tu dajmy box 2.
dajmy... Box 3, spoko. I teraz jest box 3. No i co jeszcze musicie mieć? To musicie mieć footer. Bo to zawsze jest obowiązkowe. I teraz tak. W większości jest tak, że musicie to po prostu dać na całą szerokość przeglądarki, w sumie oni tam wam powiedzą. I te divy musicie dać obok siebie. I teraz jak to zrobić? Sprawa jest bardzo prosta. Zacznijmy sobie od tego, od oscylowania. W sensie, teraz jak wejdziemy na stronę i odświeżymy, tak widzicie, jest po prostu takie, no bo umieściliśmy sam tekst, tak? Zacznijmy od oscylowania. I tak, header. Dajmy mu width, czyli szerokość 100% i wysokość dajmy 100 pikseli. Po prostu by co? I dajmy background red, obojętnie. Żeby tam po prostu było to widoczne, co nie? I teraz róbmy to z tymi boxami. Box 1. Tak definiujecie style dla kilku... Jeżeli style macie takie same dla kilku elementów, to możecie to zrobić w ten sposób. Po przecinku po prostu się do tego odwołujemy. Jak widzicie, i teraz po prostu dajemy float. Ok, i w tym momencie to powinno... A w ogóle dajmy im width. Dajmy im 30%. Height dajmy 40 pikseli. Nie, no dajmy te 400 pikseli. Ok, i teraz patrzcie. One są obok siebie. A, i footer jest... Dlaczego footer jest daleko? Bo jeśli używacie float left, to się wszystko wali tam u dołu. W sensie te divy, które są u dołu, to się wszystko wali. I po prostu w footerze musi dać clear both. I to będzie ok. W ogóle dajmy teraz width na 100% i dajmy background black. W ogóle height dajmy na 100 pikseli. Ok. I jak widzicie, to działa. Tylko pokażę wam teraz szybszy sposób. Bo na egzaminie nie piszą, jak macie to zrobić, żeby te divy były obok siebie, ale po prostu macie to zrobić. I szybszy sposób jest taki, że tworzycie sobie tutaj div o klasie content i te trzy pliki, one mają być w tym divie, w sensie te trzy divy mają być w tym divie. Jedyne co musicie zrobić, tutaj nadać mi, nie wiem, jakąś szerokość, dajmy 300 pikseli, to div o klasie content musi mieć, tutaj w ogóle wywołamy ten float left, bo już tam nie będzie potrzebne. Musi mieć display block. I jak teraz zobaczycie, czekajcie. Co content? Nie display block, sorry, tylko display flex. To mi się powaliło, nie wiem dlaczego. I jak widzicie, to działa. I teraz, żeby to było równo rozmieszczone. Poza tym na egzaminie nie musicie tego równo rozmieszczać, bo oni wam tam podadzą dokładne wymiary i tego się nie należy obawiać. Ale jeśli chcecie mieć dokładnie wymieszczone, to możecie użyć justify content i możecie dać na przykład, nie wiem, co tam było, baseline, nie? Center, jak to szło, center? Center to chyba wszystko do środka było? Tak jest, wszystko do środka. No generalnie ten display flex, ten mechanizm zrobi to za was. I to jest w sumie takie główne, co musicie umieć na egzaminie, żeby zrobić stronę. Jak zrobicie tą stronę, to potem z tym skryptem, w sumie nie wiem, czy zdacie bez skryptu, ale to i tak was skryptu nauczę na następnym odcinku. Tyle w tym odcinku, dzięki za uwagę, zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.